No, dostaliśmy się na kolekcję w pierwszej połowie, jak nie powinniśmy grać w defensywie, tak, bo to pierwsza bramka, jakieś niefortunne wybicie Krawczykowi na jego jeszcze ulubioną nogę, daje bardzo mocny strzał. Później też gdzieś gubimy piłkę, jest uderzenie na bramkę, nie mamy asekuracji, bramkarz wybija zawodnikowi pod nogę i jest 2-0. No i ciężko potem tak wyjść mecz. Całe szczęście, że gdzieś tam strzeliliśmy tą bramkę i mieliśmy jakąś nadzieję, że jak wyjdzie na drugą połowę, to uda nam się szybko strzelić jakąś bramkę kontaktową. Niestety ona wpada dopiero w ostatnich minutach meczu, więc no cóż, mogę pogratulować Polonii, że lepiej otworzyła ten sezon niż my. Że to się osobiście tym sezonem, chyba tak też trzeba określić. Też jest sporo młodych zawodników, bo dzisiaj aż czwórka wyszła w podstawowym składzie, 17-latków. Pytanie, jakie też cele? Czy macie tam jak prowadzić młodych zawodników? Czy walka gdzieś tam jednak o tą trzecią ligę? Jak to wygląda? Nie, no to wiadomo, że tego nie da się raczej pogodzić, żeby wprowadzać 17-latków do pierwszego składu w czwartej lidze i od razu walczyć o trzecią. Także no taka jest teraz polityka klubu, że mamy ten skład odmieniony i to są nasi wychowankowie. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, że to są nasi chłopcy, no ale no, tak jak widać, popełniają po prostu błędy. I tyle, no nie umniejszam oczywiście zwycięstwa tutaj w Polonii, ale wiadomo, że gdybyśmy grali takim składem, jak mieliśmy rok temu, to pewnie by nam tutaj było łatwiej. Natomiast chociaż też powiem, że rok temu też przygrywaliśmy tutaj i gdzieś w końcówce wygraliśmy 4-2, także też było ciężko. Natomiast no mówię, no to musimy ich wprowadzać, żeby i muszą się też uczyć, słuchać starszych zawodników, żeby nie popełniać tych błędów. Tomasz Kępiński, pytanie tak, środki na pewno trudne, ale daje się do końca, chociaż przez dużą część tej drugiej połowy nie mogliście się stosować w obronie, ale ta druga bramka pod koniec spowodowała, że ta końcówka była dramatyczna i wyrównana. No to na pewno, warunki były równe dla obu zespołów, my nie wykorzystaliśmy pierwszej sytuacji, w trzeciej minucie, w czwartej minucie tracimy bramkę i to też tak troszeczkę ustawia mecz. Tracimy drugą i faktycznie musieliśmy gonić, a przy takich warunkach wiadomo, trudniej się goni. W drugiej połowie Polonia myślę, że jak już miała tą przewagę dwóch bramek, w końcówce chciała po prostu sobie zapewnić to zwycięstwo i dlatego nam było też ciężko stworzyć sytuację. Chcieliśmy jak najszybciej konstruować te akcje ofensywne. A to niestety powodowało to, że popełnialiśmy błędy i te piłki były niedokładne, wybijało nas to z rytmu i nie mogliśmy sforsować obrony. Gospodarze, Kędziora, można powiedzieć, że spuścili ten wyścig zawsze z dużą wiadomą. Tym bardziej, że w spalinach te wyniki były takie, można powiedzieć, troszkę nieciekawe, ale się okazało, że jestem dobrze przygotowany, ci się podobało bardzo dobrze, mimo tego składu. Dzisiaj bardzo się pamiętam, no dziękuję za te słowa, ale też bym chciał podziękować za gratulacje tutaj od trenera. A drugą rzecz, no, chciałbym podziękować chłopcom za walkę, za serce, jakie włożyli w ten mecz. Bo i uwierzyli w to, że możemy wygrać z takim przeciwnikiem jak Ostrowia, który jest no, zespołem na pewno bardzo dobrym, się reorganizację przechodzi, ale na pewno ten duch takiego zwyciężania i bycia w czubie, czy nawet i w tych trzecioligowych rozgrywkach wcześniej, no to gdzieś po prostu to zostaje, także to cieszę, szczególnie gdzie początek rozgrywek, gdzie jest jedna wielka niewiadoma, tak? Ja też dopiero no, miesiąc temu przyszedłem, objąłem zespół, także nie do końca jeszcze znamy się, nie jesteśmy dotarci. O przeciwniku też w pierwszej kolejce niewiele się wie, także tu trzeba gdzieś być bardzo ostrożnym, trzeba przyjąć jakąś taktykę, no taką, żeby przyniosła efekt. No, chcieliśmy, bardzo pragnęliśmy, żeby ten mecz wygrać, bo wiadomo, że zawsze jest dobrze zacząć, bo później to wszystko lepiej się pracuje, nakręca się w takim pozytywnym znaczeniu. Także bardzo się cieszę, młodzież jest. Jest jej sporo, będziemy na pewno, będą grać jeszcze w coraz większym wymiarze czasowym, także też mamy naprawdę zdolną młodzież tutaj swoją w Polonii. Dziękuję bardzo. Łukasz Glawiak, dawno został ojcem, a jeden z zawodników takich bardziej doświadczonych w tym zespole, jednak gdzie wielu młodych zawodników i też nowych zawodników.
Ci też strzelili bramkę, ale pytanie też o to, jak ci mogli się wprowadzają, jaka jest atmosfera w drużynie, jak to wygląda, aby też wprowadzać pewien tych młodych zawodników, trochę tą atmosferę musi to budować. Zgadza się, dokładnie tak. Mamy dość młody zespół, jednak trener tutaj wprowadza zawodników po kolei, pokazuje im, jak mają ustawiać się na boisku, przedstawia im taktykę, jaką mają realizować. Do tego my jako starsi właśnie zawodnicy, właśnie ja, czy Artur Krawczyk, czy Przemek Kowalski, Łukasz Buksel, także podpowiadamy im, staramy się im również podpowiadać dużo i wskazówki jakieś dawać. Dziękuję bardzo. Są takie pytania? Jeżeli nie ma, no to gratulacje do najpierwszej kolejki. Ciekawe, że przed nami zapraszamy na kolejny mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.